Imię Boga? Zaczynajmy. Janek Gruk z klasy 2E. Tak jest. Cześć wszystkim. Kamila Grudniewska z klasy 2F. Witamy. Cześć. Hej. Ola Taran z klasy 2F. Tak, cześć wszystkim. Hej. Tak, i ja może tak od razu Wam przekażę, bo mam coś dla Was. Nie taki dobry jak babci z ubiegłego roku, ale jednak sernik. O, tak, to jest kochane. Dziękujemy Ci bardzo, naprawdę. Doceniamy, to jest bardzo miłe. Bardzo miłe. Kocham sernik, bardzo super. Miłe. Mam nadzieję, że reszta też nam będzie to dawać możemy prezenty. Do lodówki na razie, może? Wymień proszę 5 znanych absolwentów Nowodworka. 5 znanych absolwentów Nowodworka. No to ja myślę, że nie wypada zacząć od kogoś innego jak Jan III Sobieski. Pozdrawiam wszystkich z dwójki. Kolejną osobą Tadeusz Boy-Żeleński. Dalej. To jest dosyć sporne. Jest taki piłkarz, który nazywa się Adam Buksa. Ja uważam, że jest całkiem znany. Dalej, Banach. Mhm. I niech będzie jeden z moich ulubionych poetów, Kazimierz Przerwa Tettmajer. Bardzo ładnie. Muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem. Dziękuję. Chociaż chodzisz z tym Banachem, to tak... Znaczy, no wiem, on, że to jest... On w budynku szkoły się uczył, ale to już Nowodworek to nie był, ale z racji tego, że no, Nowodworek to protoplasta... Wszystkiego, to... No tak. Stanisław Wyspiański. Kacper Nowina-Konopka. Ja bym jeszcze wskazała na Jakuba Szczepanka, który na pewno jest dla mnie sławnym absolwentem. Idziesz młodych, no. Wydaje mi się, że Gustaw Holubek również zasługuje na uznanie. O, przy Kacper Nowina-Konopce na pewno. I całe moje serce nowodworskie razem z Bartkiem Biorówką. Okej, Tadeusz Boy-Żeleński. Mrożek, Matejko, Brodka. Nie Brodka! Peszek. I Kinga Duda. Dobra. Czeka prezydenta. Okej. Okay. Kto jest autorem książki Wspomnienia z Nowodworka i na jakim papierze została ona wydrukowana? To jest oczywiście papier kredowy i autorem jest jeden z polonistów, pan profesor Strokowski. Bardzo dobrze. I współautorami są też uczniowie i absolwenci Nowodworka. No, słuszna uwaga. To dyplomata. Została wydrukowana na papierze kredowym. Naprawdę wspaniałym. A jej autorem jest oczywiście pan profesor Wojciech Strokowski. Najlepszy dobrze. Polonista tej szkoły. Pozdrawiamy. Na pewno jest nim pan profesor Strokowski i na pewno jest to papier kredowy. Tak, poprawna odpowiedź. Kto mieszkał kiedyś w obecnej sali multimedialnej? O kurczę. Szczerze nie mam pojęcia. Ale gdybym miał strzelać, to ja myślę, że pani profesor Damiana Sójka, bo ona ma tam bardzo często lekcje i bardzo lubi tę salę, więc wcale bym się nie zdziwił. Nie wiem, czy jest to pytanie, na które potrafię dobrze odpowiedzieć. Wydaje mi się, że na pewno była to bardzo wartościowa osoba. Odważna teza. Nie, żartuję. I nie był to profesor Pfeiffer. Nie. Nie mam pojęcia, kto mieszkał. To pytanie wykańcza wszystkich. Ale może jakiś profesor? Pani Stasia, taki head woźnych, w sensie... Taka przywódczyni, tak? Tak. Ona miała klucze do szkoły, jak się czegoś zapomniało ze szkoły, to można było w weekend przyjść. I był taki specjalny dzwonek i jej dzwoniło wtedy w salonie. Nie tak 10. Co mieliśmy kiedyś w piwnicach? Strzelnicę. Mhm. Czy ta strzelnica właściwie dalej tam jest, tylko już nie funkcjonuje? Tak, nie może już funkcjonować. Czy, dla kogo nie funkcjonuje? W piwnicy... Była bardzo ciesząca się wielkim zainteresowaniem i bardzo często i chętnie uczęszczana przez uczniów strzelnica. Tak. Tego jestem pewna. Pamięci wszystkich poległy na strzelnicy. Tam nie było strzelnicy? Było! Jak nazywa się balkon w auli? Ten, który jest nad wejściem, balkon churalny. W sensie on nosi nazwę jakiegoś absolwenta, czy to jest po prostu... Jest to potoczna nazwa od nazwiska jednego z matematyków. O kurczę.
Nie mam pojęcia. Jest to fajferówka. Fajferówka. Okej, słyszałam to kiedyś, ale no nie zapadło mi to w pamięć. Okay. Nie wiem, jak to jest. O, wreszcie zagięliśmy Kamila. Podpowiedź. Proszę o podpowiedź. Od nauczyciela, od kredy. Bardzo bliski związek z kredą neguje profesor Kalinowska, ale na pewno nie chodzi o nią. Chodzi raczej pewnie o profesora Bida. Nie. Niestety nie. Wspomniałaś go już dzisiaj. Wydaje mi się, że wiesz. Tak. I wiesz, o co chodzi z balkonem. Tak. Profesor Strogowski. Nie. Tam kiedyś ten nauczyciel przeprowadzał korepetycję. A, profesor Pfeiffer. Tak. Zdecydowanie. Tak. Balkon nazywa się Pfeifferówka. Tak. Balkon właśnie dał? No tam coś światło z niego rzucają na nasze obcenówki. A to jest antresola po prostu? Nie, nie. Antresola to jest na dworcu. Spokojnie. Nie, bo chodzi o to, że to jest takie nowodworskie określenie. A, to nie. To takiego nowodworskiego określenia. Od, może podpowiemy ci, pochodzi ta nazwa od nazwiska jednego z nauczycieli matematyki. Bilówka. Nie. Nie, chciałabym, ale nie. Fajferówka. Fajferówka, okej. Okay. Ile kosztuje? To jest takie pytanie, które może się, powiedzmy, być płynne, o, zależnie od czasu. Okej. Okay. Ile kosztuje zestaw dwóch naleśników polakowskim? O właśnie, to się często zmienia ostatnio. To będzie około 11 zł, 10. Ograniczam jedzenie w polakowskim. Jednakże wydaje mi się, że aktualnie po tej podwyżce cen zestaw dwóch naleśników będzie kosztował około 12,50. W tym roku bardzo mało jem w polakowskim, ale około 6 zł? Wow, już dawno nie. W jakiej rzeczywistości ty funkcjonujesz? Te ceny rosną jak szalone. Więc... Okej. Okay. Ale nie wiemy. Jak będziemy wstawiać odcinek, to sprawdzimy, bo... Zmienia się to bardzo intensywnie. Bardzo intensywnie. Właśnie w tamtym roku jeszcze było... 7 kosztowało. 7? To zapytałem, to teraz ty zapytaj. Nie, to ja zapytałam. To ja zapytam. Który to jest sezon Nowodworek TV? Za sezon rozumiemy... Pełen rok. Dobrze, więc... A czy jakby pierwszych prowadzących liczyć jako dwa sezony? To jest... Jak dobrze. Dwa sezony, tak. Dobrze. Dobrze. Dziękuję pięknie. Tak, więc... pierwszego odcinka. Bardzo miło, dobra. To będą dwa sezony pierwsi prowadzący. Trzy, to będzie czwarty sezon. Bardzo dobra odpowiedź. Trzeci. Czwarty. Czwarty, już czwarty. Okej. Okej, to muszę sobie szybko policzyć w pamięci. Czy tak mniej więcej czwarty? Mhm. Czwarty. Dobrze. Jaka scena w Szopce pojawia się co roku? Co roku? Znaczy na pewno piosenka na wejście. Tak. To jest co roku to samo praktycznie, tylko... Nie, no w zeszłym roku była całkiem zmodyfikowana. Była na pewno oryginalna, ale wiesz, to za każdym razem jest jednak piosenka o tym, że zaczynamy Szopkę. Wiadomo. I będzie zaraz Szopka. To prawda. Piosenka maturzystów. Tak, bardzo dobrze. Moja ulubiona. Konkretnie scena, czy może taki raczej rodzaj sceny? Na pewno jest to rodzaj sceny. Piosenka absolwent, maturzystów. Tak, piosenka maturzystów. Proszę. Nie mam pojęcia. Piosenka maturzystów. A, okej, okej. Co uprawia Kasper na wina konopka? Dynie. Bardzo, jakie dynie? Dynie dla sąsiadów. Dynie. Dynie, bardzo dobrze. A jakie dynie? Duże. Dobrze. Dynie, ale chyba nie wiem, czy to jest dalej aktualne. My też nie, ale mamy nadzieję, że tak, bo dynie to super warzywo. Jaka jest ulubiona zupa Pawła Żurka? To był, na pewno zapraszał na żurek z kiełbasą, natomiast w wywiadzie do odcinka Nowodworek TV, to był prawdopodobnie pierwszy odcinek, jaki się w ogóle pojawił. To prawda. To prawda. Fan! Szczerze powiedziawszy, oglądałem, zanim jeszcze zacząłem uczęszczać do tej szkoły. Robimy kolejny znaczek w klipach. A tak ja... Fan odcinka, tak. Po prostu. Jak ja oglądałem Szopkę, zanim poszłam do Nowodworka. O, no to, nie tak samo. Jedno i drugie. Tylko w ogóle debaty. Nic nie rozumiałem z tego. Ale, ja ale i tak było śmiesznie. A debatę... Wow. W przedszkolu? Tak, pierwszy raz oglądałam Szopkę Nowodworską. Dobra, w przedszkolu. Nie, to tu jest fan doktrynacja młodzieży. I żeby było lepiej, nie miałam żadnego znajomego nowodworczyka, żadnej, nie wiem, kuzynki czy siostry. Właśnie jak to czułaś? To było przeznaczenie. Tak, nowodworczykiem się rodzisz. Tak. Natomiast ta zupa to był pomidorowa bodajże. Tak, to była pomidorowa. Wydaje mi się, że jest to żurek, za którym wciąż tęskni pan Ryszard. To nie jest dobra odpowiedź.
Możesz strzelać. Ja nie przepadam za pomidorową. Yes! Ale to chyba ta zupa. To jest ta zupa. Pewnie żurek, ale... Nie jest dobra odpowiedź. Nie, to jest zbyt podchwytliwe w takim razie. No to skoro nie żurek, to może rosół. A dzień później. Pomidorowa. Tak! Dzień jakiego ciasta chciał ustanowić Kacper Kostrz? O kurczę. No teraz jak nie powiesz, to wiesz. To było świetne ciasto. Wszyscy chcieli przepis. Czy to... Możesz wziąć pół na pół. Biorę pół na pół. Dobra. Szarlotka czy sernik? Sernik. Dobra. Najlepszego na świecie sernika własnej babci. Ty wiesz to lepiej niż ktokolwiek inny. Tak. Sernika. Bardzo dobrze. Ile sekcji jest w obecnym samorządzie? Możesz pomylić się o dwa. O dwa. O 15 może się pomylić. Wolałbym o 15. Pomyśl się o 15. 15? Nikt nie wie. Znaczy, my też nie wiemy. Ja bym strzelał w 10, 8, 10, coś takiego. Okej, okay. Sprawdzimy i wam powiem. To powinno być proste, zważywszy na to, że jesteś w obecnym samorządzie. Mówiąc krótko, moim zdaniem zbyt wiele. Dużo jest kulturalna, informacyjna, sportowa, charytatywna. W sensie tego, że mamy ograniczony czas antenowy, to nie wymienię wszystkich, bo jest ich za dużo. Okej, okay. Dużo. Ale strzelasz w ile? 7? Pierwsze pytanie. W twoim planie, który możemy zobaczyć na Instagramie, tak jest. Jest mowa o rewitalizacji dziedzińca. Dokładnie. I wiadomo, że po pierwsze Kacper miał ten projekt, kiedy startował na prezydenta. Wiadomo też, tak, że był projekt budżetu obywatelskiego na rewitalizację dziedzińca, który niestety nie przeszedł. Znaczy niestety, niestety, zależy czy komuś się podobał. I powiedz nam, jaki ty masz pomysł na to, bo to jest taka jednak bardzo problematyczna i dyskusyjna sprawa. Zdecydowanie. Wiecie co, mi się w ogóle wydaje, że to jest taka bliska mi personalnie rzecz, bo to było pierwsze, co zauważyłem, jak przyszedłem do Nowodworka, pierwsza rzecz, która mi się nie spodobała. Ja widzę to w taki sposób. Na pewno spotkaliście się nieraz z takimi zestawami z palet. Mhm. Ławeczki, stoliczki, fajna sprawa jak dla mnie. Robiłem sobie wstępny kosztorys z tego wszystkiego. Jesteśmy w stanie wstawić tam około 7-8 takich zestawów. To jest nieduży stoliczek i takie dwie ławeczki dookoła. To jest bardzo fajne dla ludzi, którzy chcą sobie na przykład wyjść z Polakowskiego i zjeść tam obiadek. Jak dla mnie mega sprawa. Kolejną taką rzeczą, którą chciałbym zamontować na tym dziedzińcu, jest kącik artystyczny. My widzimy, my w sensie mój sztab i ja, widzimy to w taki sposób, że zrobilibyśmy konkurs, w którym dalibyśmy takie specjalne płyty, na których nowodworczycy robiliby jakieś graffiti, obrazy, cokolwiek. Właściwie co tylko przyjdzie im na myśl. Powstałby jeden, może dwa, a może nawet trzy takie kąciki. Kiedy wizualizuję sobie to na razie w głowie, to wygląda to całkiem fajnie. Okej, okay, czyli chodnika nie zamierasz ruszyć? Nie. Ja bardzo szanuję Kacprze tą inicjatywę, natomiast uważam, że to jest po pierwsze bardzo ciężkie do zrobienia, a po drugie są tam rzeczy, którymi trzeba zająć się najpierw. Okej, okay, bo jak wiadomo, na dziedzińcu podczas czerwca, maja wystawia się leżaki, które trzyma się normalnie w przedsionku strefy komfortu. I to, co mówisz, te paletowe stoliki, ławy, no to zajmuje bardzo dużo miejsca. I gdzie masz zamiar to składować podczas zimy na przykład? Kiedy? Właściwie... Czy chcesz, żeby to było całoroczne? To jest całoroczne. A, całoroczne. To w ogóle nie musi stamtąd znikać. To jest o tyle fajne, że kochany konserwator zabytków nie może się do tego przyczepić. Rozmawiałem już o tym wstępnie z dyrekcją, ponieważ to nie jest zamontowane na stałe. Natomiast ja w ogóle nie mam zamiaru tego ruszać. To będzie zaimpregnowane, pomalowane, więc okay, to może przez cały czas tam siedzieć. No to brzmi fajnie. Dziękuję.
Bo słyszeliśmy, że będzie można sobie naładować telefon. Tak. Za twojej kadencji. Oczywiście. Wcześniej tego nie było, teraz jest. I powiedz nam proszę, jak zamierzasz to rozwiązać? Czy to będzie tak jak kalkulator do wypożyczenia? Czy będą jakieś punkty? Z ładowarkami to jest całkiem prosta sprawa. Będą działać mniej więcej jak kalkulatory w tym momencie. Będzie można iść i wypożyczyć sobie. Każda z ładowarek będzie miała swoją kartę. To też jest już przedyskutowane z dyrekcją. Pan dyrektor Kaczor zgodził się i nie miał nic przeciwko temu. I oczywiście do pełnej gamy telefonów. Tak, tak, oczywiście. Lightning, typ C, micro USB, wszystko. Okay. A taki do Nokii? Stary? dla Kacpra specjalnie też będą takie ładowarki. No, to jest właśnie słuchanie suwerena. Pytanie od Matwiza, skąd pieniądze? Skąd pieniądze? Ja im zawsze chodzi o pieniądze. Ekologia. Tu wiesz, że ekologia po raz pierwszy właściwie. Będziesz kupował w second handzie. Nie. Zrobimy zbiórkę. Na pewno macie taką ładowarkę w domu, której już dawno nie używacie, bo zmieniliście telefon. I właściwie zalecaj, siedzi... Zalecaj, nie wiem, co z nią zrobić. Dokładnie. Zrobimy jakieś 2, może 3 dni, kiedy będzie można to wszystko przynieść i to później będzie służyć wszystkim innym. To jest bardzo jeżeli... pomysł nawet. Muszę przyznać, nie powinnam być stronnicza, ale rzeczywiście mi się podoba. Jeżeli tych ładowarek uzbierałoby się zbyt mało, wtedy dokupimy je z pieniędzy samorządu. Okay. A powiedz nam jeszcze, czym twój program różni się od programu innych kandydatek? Znaczy innych kandydatów, ale akurat mamy 3 inne kandydatki poza tobą. Tak. Dlaczego akurat na ciebie powinniśmy głosować? Dlaczego na mnie? Myślę, że to by było bardzo nieoryginalne, gdybym powiedział teraz, że mam coś ciekawego tej szkole do dania od siebie. Coś fajnego. Tak, zróbmy razem coś fajnego. Myślę, że przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby nam wszystkim żyło się tutaj dobrze i nie chcemy robić tego wszystkiego, co my sobie zaplanowaliśmy, tylko chcemy przede wszystkim słuchać ludzi. Jak? Takie mini referenda. Ten nowodworski telefon zaufania. A wiesz, że myśleliśmy o czymś takim? Kolejna sprawa jest taka, że ja naprawdę chcę rozmawiać z tymi ludźmi i ważne dla mnie jest to, żeby każdy, kto tylko chce cokolwiek zrobić, zmienić albo powiedzieć, że coś mu się nie podoba, może podejść do mnie i powiedzieć: ej, róg, to mi nie pasuje, nie? Tyle. Okej, okay, w porządku. Naszym gościem był Janek Róg z klasy 2E. Dzięki. Dzięki wielkie. Szczęście czeka tuż za rogiem, pamiętajcie. Ponieważ z twojej klasy, czyli klasy 2E, F, kandydują 3 różne dziewczyny. Dobrze. I jak to się stało, że kandydujecie 3 i czy nie chciałyście stworzyć na przykład jednej drużyny, jednego programu? Czy było między wami za dużo rozbieżności w tej materii? Wiele rozmów zostało podjętych, nie tyle właśnie na płaszczyźnie wyborów prezydenckich, ale po prostu koleżeńskich. Stąd wydaje mi się, a wręcz jestem przekonana, że możemy potraktować kandydaturę nas 3 jako jeszcze większe wyzwanie. Tak traktuje to, mam nadzieję, nasza wychowawczyni, która wszystkie nas wspiera. Ale moim skromnym zdaniem, robiąc jakieś rzeczy, zdefiniujemy więcej. Jak już jesteśmy przy polityce i dyplomacji, to czy zamierzasz kontynuować politykę Julki Stuńczyk? To znaczy realizować tematy przez nią? Pytanie wzięło się stąd, że wiadomo, że jesteś w obecnym samorządzie, kolegiem z Julką. Tak, teraz obecnie, tak? Na szczęście nie za twojej winy. Więc po prostu stąd jest to pytanie, czy właśnie masz zamiar jakoś kontynuować na przykład jakieś jej projekty i tak dalej. Kto działał w samorządzie, bądź kto obserwował trochę moje i samorządowe poczynania, wiedział, jak wygląda moja wizja i jak ja chcę poprowadzić samorząd Nowodworka. Chciałabym zrobić coś nowego i żeby te rzeczy, które chcemy razem z moim sztabem zrealizować, były jakieś, nie byle jakie. A wyciągając z ubiegłorocznej kadencji wiele doświadczenia, ale i trochę uśmiechu, mogę śmiało powiedzieć, że będzie to realne i być może będzie to fajne. Okej. Okay. Bo znana jesteś przede wszystkim w szkole z tego, że byłaś przewodniczącą sekcji charytatywnej
I mamy pytanie, czy tutaj w tej arenie, która jest powiedzmy najbliższa tobie, masz jakieś pomysły, nowe projekty, które chciałabyś jako prezydentka zrealizować? Ta sekcja była dla mnie najbardziej odpowiednia w tamtym czasie. Zaangażowałam się w wiele pól wolontariatu krakowskiego. Jednak w tegorocznej kampanii, chcąc właśnie zrobić coś nowego, coś innego, dać się poznać z innej niż tylko wolontaryjnej strony, chciałabym, wydaje mi się, pozostawić to na podobnej płaszczyźnie, w jakiej to zostawiłam. Mianowicie tyle wyjść wolontariuszy, tyle zorganizowanych nie tylko kwest i akcji zarobkowych, gdzie środki pieniężne przekazujemy na osoby potrzebujące, ale także zbiórki odzieży, artykułów medycznych, kosmetycznych, czy robienie kartek urodzinowych, uznaję za coś, co powinno zostać i jest odpowiednim obszarem wolontariatu w szkole. Stąd oczywiście kolejne miejsca chcą z nami współpracować, jednak nie wydaje mi się, aby istniała potrzeba gruntownej zmiany działania wolontariatu nowotworskiego. Okej, a powiedz nam jeszcze, czym Twój program różni się od programów wszystkich innych? Dlaczego właśnie na Ciebie mielibyśmy zagłosować? Mogę powiedzieć, że są to jakieś, nie byle jakie, jak już wspomniałam, rzeczy. Już wiem, że ale... są jakieś, ale co się kryje ze słowem jakieś? Nasz program możecie zobaczyć na ręcznie wykonanych plakatach, które część osób uzna zapewne za dziecinne, jednak dla nas nadaje on pewnego rodzaju wyrazistość, pokazuje nas, pokazuje nasze pasje, wiele utalentowanych osób działających w moim sztabie. Przedstawiłam swój program od razu, nie jest to oczywiście wszystko, ale wybrane postulaty i wydaje mi się, że ta doza koloru, różnorodności i wielu nowych rzeczy, których nie mieliśmy okazji przetestować, czy w których zaangażować się w tej kadencji, będzie możliwa właśnie w nowej erze Nowodwórka 2.0. Okej, i ty jesteś tą laską Minecrafta. Tak. Okej, okay. I to no. Prawda, że masz zamiar stworzyć szkolną platformę... Serwer Gabriela. Ja sama nie. Ja sama nie, bo podobnie mam problem z nazewnictwem. Nigdy w tą grę nie grałam. Słyszałam, że wśród licealistów cieszy się ona dużą popularnością. Mimo wszystko. Kacper, ty nie grywasz. A szło ci tak dobrze. Co się dzieje teraz? Ósmoklasiści naszej szkoły bardzo się ucieszyli z tego powodu. Podobny wydźwięk miało to w 8 i 2 liceum. Także wśród studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, która zakłada właśnie swój minecraftowy serwer. W związku z czym przeniesienie nowodworskiej rzeczywistości na taki kwadratowy świat może być bardzo kreatywne. I jeżeli będą osoby chętne, będą mogły się w to zaangażować, będą mogły sobie pograć, jeżeli lubią. Jeżeli nie, zapraszamy na Wismuny do udziału w takich tego typu projektach, które możemy obserwować, bo dzieją się obecnie. I w wielu różnych innych rzeczach, które mamy do zaoferowania. W takim razie to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Ci, Kamila, dziękujemy. Ja również. I oczywiście powodzenia, do zobaczenia. Tak. Nie dziękuję, żeby nie zapraszać. W Waszej klasy, 2F, startują aż 3 różne kandydatki. I jak z Twojej perspektywy to wygląda pod tym względem, dlaczego nie chciałeś się stworzyć jednego sztabu i czym uważasz różnicie się od siebie? Okej. Okay. To jest dosyć kompleksowe pytanie, ale wydaje mi się, że problem, dlaczego nie stworzyliśmy jednego sztabu, to było to, że troszkę po prostu nie do końca wiedziałyśmy, że wszystkie startujemy, ponieważ decydowałyśmy się na to w bardzo różnych terminach. I ja na przykład, kiedy się decydowałam pod koniec tamtego roku szkolnego, Julia była bardzo niepewna, czy w ogóle wystartuje. A Kamila jakby na ten moment, z tego co pamiętam, jeśli się mylę, to bardzo przepraszam, nie chciała startować. Więc ja już zebrałam sobie sztab, zaczęłam sobie składać rzeczy. No i potem się okazało, albo po prostu się potem dowiedziałam, że startują, więc już w tym momencie było ciężko to inaczej zgrywać. Okay. Mhm. Tak, jak to jest z Twoją relacją z Gretą? Z Gretą? Podobno chodziłyście razem do przedszkola. Nie wiem, którą Gretę masz. No Thunberg, no. A, Thunberg, oczywiście. Nie no, chciałabym, ale niestety nie. Jak już przy Grecie jesteśmy. Nigdy się z nią nie widziałam na żywo.
co miało okazję moich znajomych sporo, ale... Musimy dzwonić Kościół od informacji. Tak. Ale no nie, nie, przedszkole niestety razem nie. Ale myślę, że może na studia razem pójdziemy, ona jest w podobnym wieku, to tam się może gdzieś zobaczymy. Okej, okay, a jak z twoją sekcją ekologiczną, którą masz zamiar uformować? Czy to nie ma być do końca sekcja ekologiczna. Mhm. Bardziej mamy postulaty, które dotyczą po prostu ekologii. No i jakby to nie ma sensu i każdy też o tym wie ukrywać, że jakby ekologia jest bardzo bliska mojemu serduszku. Więc chciałabym też, żeby Nowodworek stawał się bardziej ekologicznym i to, co już jest, to jest super. To są te kosze do segregacji na korytarzach, na pewno widzieliście. Tak, nie ma w salach, trzeba wychodzić na korytarz, segregować. Tak, jak już jesteśmy przy koszach, to bardzo prosimy, aby do papieru nie wrzucać na przykład styropianu, tak, bo nie jest to tak papier. Styropian to jest tworzywo sztuczne i należy je wrzucić do zupełnie osobnego pojemnika. Ale jeśli chodzi o sekcję ekologiczną, to planujemy po pierwsze współpracę z ruchami czy grupami ekologicznymi, także takich naukowców bardziej, którzy mogliby przyjeżdżać, robić wywiady, znaczy nie wywiady, przepraszam, wykłady. Za dużo wywiadów. Ciężko jest życie gwiazdy. Tak. I planujemy także wprowadzić na przykład bardziej eko-gadżety nowodworskie. Starać się też, żeby po prostu nawet wszystkie imprezy organizowane przez samorząd, to wydaje się takie błahe, ale żeby dawać też dobry przykład tego, że można być eko, jeśli tak naprawdę bardzo niewielkim kosztem. A jak wygrasz, to pytanie z dwóch części się składa. To czy zamierzasz zaproponować któremuś z kandydatów udział w tworzeniu twojego samorządu, jakby bycie jego częścią? I jeżeli tak, to czy wynika to z tego, że jego program, czy jej program ci się podoba, czy z tego, że wypada, bo Kasper tak zrobiła, potem Julka. Ja tak naprawdę, tak patrząc na początku tej kampanii, bo jesteśmy już dopiero na samym początku, na wszystkich kandydatów, myślałam, kurczę, w sumie gdybym wygrała, to fajnie byłoby mieć ich wszystkich trójkę w moim samorządzie, bo wydaje mi się, że są bardzo ambitne osoby. Znaczy, może nie tylko mi się wydaje, chyba są. I mają pomysły, może troszkę inne niż ja, ale to może właśnie dobrze i udałoby się to może jakoś ładnie skrać w jednym samorządzie w różnych, powiedzmy, zakresach. Tak, czym jakby twój plan różni się od wszystkich innych planów? Dlaczego akurat na ciebie mielibyśmy oddać swój głos? Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest kwestia planu, czy bardziej kwestia tego, co nam trochę przyświeca, mówiąc tak górnolotnie przy tej kampanii i naszym pomyśle na to, jak będzie wyglądał samorząd, bo to jest to, że staramy się być jak najbardziej otwarci na każdego ucznia. Mamy bardzo różnorodną grupę sztabu. Mamy osoby z każdego profilu i staramy się dotrzeć do wszystkich po to, żeby wspólnie jakoś budować tą szkołę. I ta kwestia, powiedzmy, też komunikacji zwiększonej między samorządem a takim przeciętnym uczniem, chociaż ludzie w samorządzie w sumie są przeciętnymi uczniami, tylko się często o tym zapomina. Ja to nie zapominam. Niektórzy często zapominają, bo czasami to nie wychodzi dobrze i uczniowie nie czują się, jakby ten samorząd był ich samorządem. A my właśnie staramy się, żeby wspólnie zrobić tak, by każdy mógł się czuć częścią tej jakiejś takiej, tej jak to było nazywane, nowodworskiej rodziny. Bardzo ci dziękujemy. To była Ola Taran. Dziękuję. To był Kacper Kostrz. To była Gabriela Maciejasz. I jeszcze Matwis. Piotrek, uśmiechnij się. Czy ja tu jestem? Tak? Kochani, bo są wybory, więc mamy też ciekawostkę związaną z tym aktem. Czasem. Teraz mówisz wydarzeniem. Uczuciem. Pragnieniem, nadzieją. Sentencja latynistyczna na dziś to bellum omnium contra omnes, co oznacza wojna wszystkich przeciw wszystkim. I pod tym sztandarem odbędą się nasze wybory. Na chwilę przed końcem miesiąca, na początku którego wspominamy zmarłych, narodzi się nowa era. Bo będzie debata prezydencka i ta debata prezydencka będzie właśnie 29 listopada. I, no i mamy czterech kandydatów, oni dzisiaj mówili, my też dzisiaj mówiliśmy, dziękujemy, że słuchaliście i pójdźcie, zagłosujcie, bo frekwencja się liczy. Tak, dla więc nas prosimy liczy. Nie pisać, że głosujecie na Kacpra Kostrza albo Kacpra na Konopkę, to nie przejdzie. Znaczy ja za każdy głos szczerze dziękuję. I tymi pięknymi słowami żegnamy się z wami i chyba do zobaczenia po wyborach.
Papa? Ciao, ciao. Kurtyna.